Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się z naszym kasolskim druidem w Baldur's Gate 3. No więc tak, ostatnio udało się ukończyć samouczek, a dzisiaj w sumie... No w sumie dzisiaj właśnie powinniśmy zacząć znowu podchodzić do rozgrywki, zwiedzania wszystkiego i tak dalej. No. Więc w sumie... Nie wiem czemu tak ciężko mi się dzisiaj rozgrzać do mówienia, ale no, tak, odcinek kolejny. I właśnie dzisiaj chciałbym spróbować zrobić już dosyć dużo właśnie nowych, ciekawych jakichś rzeczy. Może zobaczyć, czy są jakieś opcje specjalne dla druidów czy coś, żeby nie było, jak już wspominałem, jest to moja pierwsza rozgrywka od dawien dawna, od kilku aktualizacji w sumie nawet. Nie pierwsza druidem, bo w sumie nie miałem jak zagrać wcześniej, skoro już w dzień premiery to w sumie nagrywałem prawie. Ale dobra, mniejsza z tym. No tak. To jakiś taki wiersz czy coś. No, najważniejsza sprawa, czyli pożywność chciałem powiedzieć, trochę złota. Nic takiego wielkiego, chociaż definitywnie wcześniej czy później się przyda. Gdzie to jest? Przeczytaj. Szkoda tylko, że jeszcze nie ma interfejsu, wiecie, odpowiedniego dla listów i innych rzeczy. Będą jakaś roślina, trawa brzegowa. Nie wiem, czy to do czegoś przydatne, ale... Taka już jest, bierę. No, więc tak... Oczywiście sytuacja jest jaka jest i w ogóle... I ciekawa, zaraz czeka nas dosyć ciężka walka, którą może kojarzycie czy coś, więc... Wait. You're the one who left me to die on the ship. Suddenly, you see what she sees. Feel what she feels. Anger, bitterness, a will to survive. Jak zostawiłem na śmierć? Did you feel that? Próbowałem jej chyba pomóc trochę. Thing in your head. If I were to guess, the things they put in our eyes, we'll need to find a healer to help us. But first, we'll need to survive the wilderness. I'd hoped there might be useful supplies through here, but no luck getting in so far. Zresztą dziwnie ten dialog poszedł. No ale dobra, mniejsza z tym. I swoją drogą zostawiłem na śmierć na statku? Powiem szczerze, no nie kojarzę, mi się wydawało, że pomagałem jej, że próbowałem jej pomóc tak w sumie. Ale nie wiem, może faktycznie zapomniałem po prostu tą interakcję krótką zrobić czy coś. I was thinking the same thing. Around the top of this cliff perhaps. Hopefully there's no more of these creatures along the way. No, unless you count these monsters. You're the friendliest face so far. Dobra, no więc wracając. Za chwilę jest dosyć ciężka walka, więc czy ją chcę w drużynie, czy nie, tak ostatecznie. Wiecie co, no, warto byłoby ją chyba zrekrutować, więc no. Or just company for our final moments. But you're right. Whatever lies ahead will be a little less daunting with support. No, trochę tutaj się chyba cieniowanie coś zepsuło. Lead the way. Dobra. Więc mamy ją, naszą kapłankę i w ogóle. I tak, jeszcze zanim pójdziemy gdzieś dalej z tym wszystkim, chciałbym sprawdzić parę rzeczy. Pierwsze, czy faktycznie można ubrać sobie tarczę jako druid? A no tak, zapomniałem, że trzeba to przekazać. Pewnie można, tylko no. Jedne co to, że tak, no w sumie nie mogę. Jak to się nazywa? Właśnie nie mogę mieć przy tym kiju, bo nie wiadomo czemu nie jest on oburęczny.
Teraz druga sprawa, czy na buławę można to nazwać, czy narzucić? Nie. Czyli faktycznie dobrze to zaimplementowali pod tym względem. Faktycznie jest potrzebna pałka. Czy tam w sumie maczuga, no jak zwał, tak zwał. Dobra, no co, tak. Tak. I swoją drogą... O! Teraz dopiero zauważyłem, patrzcie, ona ma... trochę zmienione chyba statystyki. Cała Shadowheart, czyli te pozamknięte serce. Tylko gdzie to było? Panel postaci. A... faktycznie tak, ma zmienione. 14 charyzmy, 16 mądrości, 8 inteligencji, 10 siły, 15 zręczności. Ciekawe. Naprawdę nie przeczę, bardzo nawet ciekawe, tylko 15 to znowu trochę dziwna liczba i 10 siły. Jak na sytuację, w której zaczyna z maczugą, czy w sumie to jest... nie maczuga, co się nazywało buława. Dziwne. Ale dobra. No to idziemy póki co. Na tyle, na ile możemy, choć. Towarzyszko. No i... no. To nie wiem, czy mogę coś więcej powiedzieć. Poza tym, że fajnie, że jej to zmienili. Teraz przynajmniej jej umiejętności chociaż trochę lepiej odwzorowują to, kim w teorii miała być. Dobra. Teraz jak jeszcze przy tym jesteśmy, zdobyłem sztylecika, co? Może warto jej dać, bo tutaj ma od 1 do 6, a ze sztyletem, nie dosyć, że będzie miała większą szansę na trafienie, będzie miała od 3 do 6. Więc tak naprawdę... chciałem w sumie od 3 do 6? Nie, no od... tak, od 3 do 6 chyba. Aha. Dobra, a teraz zaczyna się bitwa. Nie będzie to łatwe prawdopodobnie. Ale tak trzeba, więc dobra. Najpierw trochę podchodzisz, nie za dużo. Tak, i może jeszcze trochę się cofnij. Na wszelki wypadek. Może się uda akurat rzucić, wiecie, na wszystkich to, co chciałem. No, nie szczególnie. Ale okej. Podbiegnij trochę Shadowheart i w sumie... no obecnie mam, tak nie mam nic lepszego. Nie będę marnował pocisków wiodących. Dziwna nazwa. Na te potworki, więc nieco... dziwnie trochę to zrobili. A no tak, tylko 50% na to, że trafię. Już lepiej byłoby zwykłym atakiem. Ale no, trudno się mówi, więc tak. O, dobra, weszło. Okej, jeszcze trzeci. I proszę, proszę. Dobra, niestety się chyba nie uda. Nie jest to może naprawdę najlepsza opcja. Ale zobaczmy. Dobra. Przynajmniej jeden się oplątał, co? Tyle dobrze. No, to teraz trochę odejdź i zobaczymy, co tam zaraz. Dobra, chybienie. A ten tak po prostu się ruszył z oplątania. Co z tego, że pisał, że nie może, czy coś. Dobra. Mniejsza. Zaatakuj. Dobra robota. Koniec. Mogą zostać, czyli to nie jest tak, że na pewno dostanie ten efekt. Dobra. W takim wypadku... o, trochę zmarnowałem, ale dobra. Trudno się już mówi. Super. 8. No i ona też została za 8, oczywiście. Biegnij trochę i pewnie zginę. Koncentracja przerwana, czyli już nie ma zaklęcia. Ale nie jest aż tak źle, dobra. I tak, już nie jest najlepiej. Szkoda. Ale cóż, mamy na szczęście rozwiązanie tego problemu. Woodberries. Powiem wam szczerze, to jest najlepsza rzecz, jaka istnieje, moim zdaniem, jeśli chodzi o druida. Owszem, kosztem zaklęcia. Ale mogę... a, tylko ja dostałem poziom. Dziwna sprawa. Dobra, to może się rozlevelujmy. Żeby nie było... sztuczki, co? Wskazówki. Krąg Ziemi, krąg Księżyca.
A, dobra, czyli tutaj wybieram sztuczkę. Okej, okay, tak, krąg ziemi, czyli to jest... krąg... Circle of Land chyba. Tutaj właśnie... potężna magia krepłynie w ziemi i łączy sobą wszystko, co żyje. A tutaj mamy... krąg księżyca, drugi zaprzężeni księżycowi czerpią z jego... zmiennej natury, by przemienić się w potężne istoty i pierwotne żywiołaki. Okej. Okay. W tym momencie dostajemy księżycową... kurację. Zużyj komórki czarfa, by odzyskać punkty wytrzymałości dzikiej postaci. Inaczej mówiąc, będziemy się leczyć w postaci zwierząt kosztem czarów. Dostajemy przemianę w... jakieś zwierzęta. Kot, okej. Okay. Wilk, pająk i borsuk oraz niedźwiedź. Przy czym z tego, co widziałem, to chyba niedźwiedź ma... inaczej, jest ekskluzywny dla księżyca. Natomiast w przypadku tego dostajemy to samo, jeśli chodzi o dziką postać oprócz niedźwiedzia. Naturalny powrót do zdrowia. Mhm. Dziwna nazwa znowu. Ale... a, raz dziennie, nie będąc w walce, muszę uzyskać wykorzystane komórki czarów. Fajne. No i jedną sztuczkę, przy czym... wziąłbym to. I nawet nie będę udawał czy coś, biorę krąg ziemi. Wydaje mi się zdecydowanie... ciekawszy pod tym względem, że będę mógł się bardziej bawić zaklęciami. No i jest to bardziej kompatybilne, nie ukrywając z tym, co chciałbym zrobić, czyli... de facto zrobić z naszego druida takiego trochę tanka, owszem, będę korzystał też z mocy zwierząt, ale... bardziej chciałbym używać zaklęć różnych i tak dalej, bawić się w ten sposób, a jednocześnie nie być na linii frontu, więc tak... życie 19, mam 14 na 19 teraz, okej. Okay. Dwie komórki. To akurat idealna sytuacja. Będę mógł teraz tego użyć. Ale zanim to co? Woodberry. Jedno. Jeszcze mógłbym jedno zjeść, ale... na razie wolę przekazać je Shadowheart. Dobra, to zjedz wszystkie. I w ten sposób jedną komórką zaklęć mamy spore leczenie. Sprawdzę tylko poza bitwą i... no, ale tak, przynajmniej jest. Dobra. Odzyskujemy teraz zaklęcia. I w sumie... w sumie chyba można iść dalej. Na obecny moment. Oczywiście w dalszym ciągu poszukiwaniu... maczugi. Wiem, że może naprawdę was to dziwić, ale uwierzcie, zdobędę maczugę, będę mógł nosić tarczę, a dalej mieć D8 na obrażeniach z ataków. Wtedy będzie dobrze. Okej. Okay. A trucizna? Nie najlepsza, ale niech będzie. I właśnie przy okazji jeszcze coś chciałem zrobić, ale już nie pamiętam, co to było. A, no tak, to chciałem sprawdzić. Bardzo fajne nawet. Dobra, czyli mogę sobie ogień na ręce wzywać. Okej. Okay. Mam przynajmniej teraz już, wiecie, jakieś teraz, no, jak to się nazywa, sposoby na walkę dystansową, więc tak. Nie będę miał tarczki, to nie będzie tak źle. Z moim AC. No i lepszej zbrojki, nie ukrywajmy. Ta, co mam teraz, może i klimatyczne, ale poza klimatem, co? Nic z tego użytecznego nie ma dla mnie. Tu gdzieś była chyba dalsza część statku, na której... a, czekaj, gdzie stąd przybyłem? Nie. A, dziwne. Tak jakbym... jakąś część wykasowali stąd. Chyba, że... no, dobra, mam ten teren? Nie, dobra, chyba zmienili mapę. Albo nie, sam już nie wiem. Może jednak nie? Dobra, nie zmienili, tylko ja nie ogarnę sytuacji. No. Dobra. W piątku się robi tak. W piątku się robi zapis. I teraz tak. Tu ogólnie będzie ciekawa sytuacja z opętanymi rybakami, którzy... próbują właśnie wykopać jego. I tam ogólnie właśnie byłaby sytuacja dosyć ciekawa, że... byłaby, no, nieprzyjemna bitwa i w ogóle.
różne sytuacje, ale mniejsza z tym. Podbiegniemy, spróbuję rzucić od razu płomieniem. I pozbyłem się. Przez co nie ma ani bitwy, ani nic, od razu wykonane. Ten głos, co on mówił? Calling for help. God's above, it sounded just like my daughter. But she's been dead for years. That thing got into our heads, drove us mad. We wrecked our boat just trying to get close to it. What do we do now? Po kolei. Przede wszystkim, gdzie jesteśmy? That's the point. Even with a boat, Baldur's Gate is days. Wait. You. I can feel you. Just like one of those things. You're one of them. There's something in your head. Please, we'll take our chances out here. Just leave us be. No i niestety. Przez kijankę jednak nadal są problemy. Nie chcą z nami współpracować ani nic. Dobra, przy okazji jeszcze trzeba trochę oczyścić to wszystko. Więc tak. To jest jedynka. Dwójka tutaj. Nie, tak, tak, ogólnie bym chciał. To może być gdzieś na końcu, potem tak. Cztery, co? Woodbear nie musi być zbyt blisko, bo nie będę z tego i tak korzystał podczas bitwy. Tak, tak, tak. Dobra, mniej więcej już ogarnięte. To teraz, dobra, pozbyliśmy się łupieżcy. Shadowheart ma drugi poziom w sumie. Udałoby się coś chyba jej tam ulepszać. Boskiej pomocy. Dziwnie to trochę nazwali, bo boska pomoc to jest całkowicie chyba inna umiejętność na wyższych poziomach i w ogóle niż to coś, ale okej. Dobra, zaklęcia, co w sumie teraz nie ma wielkiego znaczenia, co i jak, bo i tak można je dostosować w każdej chwili, jako że jest kapłanem, co ma wszystkie. No dobra. Dalej. A chwilę, tu jest on. A to nie, nie chcę mi się z nim gadać, powiem wam szczerze. Tym bardziej, że i tak nie będę go brał do drużyny. Głównie z powodów takich jak to, że no. Jego wątek znam. Sprawdziłem dosyć dobrze, że tak nazwę, podczas ostatniej rozgrywki. Tak samo jak innych postaci, powiedzmy tych, jakby to najłatwiej określić, dla tych, którzy znają Baldur's Gate 3, mniej towarzyskich. Między innymi też właśnie sami w sobie Shadowheart, ale no cóż. Ją zdecydowałem się, że wezmę, bo w sumie, jaka by ona nie była, na swój sposób ją lubię. Więc tak, ona będzie ze mną w drużynie i weźmiemy też dwie postacie takie bardziej właśnie towarzyskie, przyjazne i w ogóle. Między innymi jego. Tak, wiem, że ostatnio też go targałem ze sobą, ale last I saw you, you were lying in a crucible's worth of blood. An intellect devourer nibbling at your ear. Glad to see my eyes deceive me. I'm Gale. Well met. A, ale wracając właśnie, wezmę jego, wiem, że ostatnio też go targałem, ale powiedzmy sobie szczerze, to jest taka postać, która mnie intryguje, której daj nie rozkryzłem. Pamiętacie, jak on zginął, co tam się ostatnio wtedy działo? Więc no. Po prostu chciałbym zobaczyć jego wątek i dowiedzieć się czegoś o nim więcej. Bo nie ukrywam, jakoś tak ani dialogów z nim nie przeprowadzałem, ani nic, bo jednak taka ciekawostka. Miałem go w drużynie, jak wszystkich zresztą tam w obozie, ale przez to, że gram w drużynę, która nie jest zbytnio zależna od odpoczynków, to prawie nie miałem okazji do rozmów, bo do obozu też nie chodziłem, a nic, więc no. Dobra.
Nie również. Też byłeś na statku, jeśli się nie mylę. Bez traumy zapewne rozumiesz to coś, co wsadzi nam do oka. The ocular penetration by an illithid tadpole, which will end with our souls being snuffed like strands of weave caught in dead magic. Not to mention, you're staring at me like a Rashimi at a blackboard. You're no wizard, are you? Hmm. No nie jestem magiem, ale co ciekawe, nie ma opcji. W zasadzie, że nie, no druidem jestem czy coś. Szkoda trochę, ale okej. Dlaczego pytasz? But it'll have to wait. The primary need now is a healer. I take it you recall the insertion of the parasite? Yeah, bardzo żywo. After a period of excruciating gestation, it'll turn us into mind flayers. A process known as seramorphosis? It is to be avoided. I assume you're no accomplished healer either. Powerful cleric, maybe? A tutaj jest. Czyli druid jest zaliczany do tych takich jak kapłan, kleryk, uzdrowiciel. Nie jako mag, okej. Okay. Mag zajął się dobrymi ranami, skorzeniami, ale nieobecnymi pasożytami. We'll have to look for a solution elsewhere. You and I are in a whole lot of trouble. We need help, and I'm not sure where we'll find it in this wilderness. How about we embark on the quest for a healer together? As we plan. Most excellent. Then, without further ado, let's be off. Besides, looks like you keep some interesting company. A woman with shadows for eyes, deep as the dark lake. Pleasure, madam. Is it indeed? We'll see. Dobra. Mamy kolejnego towarzysza, super, fajnie. Ręka nadal nam płonie. I co? A, muszę szybko tylko zapisać. Do ruin pójdę. Poszedłbym trochę później. Wiecie, chciałbym zobaczyć po prostu content, który mocno jest powiązany z druidami. Jak to będzie z perspektywy druida. Ale najpierw jeszcze uwolniłbym ją, bo tu jest fajne. Trochę dialogów przydatnych nawet. I... Dobra, mniejsza z tym. W ogóle patrzcie, chyba jakieś nowe zbrojki tu mają na sobie. Albo przynajmniej inne niż mieli kiedyś, mi się wydaje. Wiecie co? A, nie ma. Szkoda. Szkoda, że nie ma zapisu podczas dialogu. Bo ciekawi, co by się stało, jakbym to wybrał, ale... A, zastrzelcie pułapkę. Musimy zabić tego stwora, zanim komuś zrobi krzywdę. Zobaczmy, chciałbym zobaczyć, wiecie, co da ta opcja. I czy się w ogóle uda. 4. No, dobra, to powinno się udać bezproblemowo. No one's safe if that thing goes loose. Not even us. Damaze! Enough. Lower the trap. Ready your blade. Dobra. A, w swoim drogą dalej ma ten efekt na sobie, który narzuciłem tam wtedy. A. Nie wiem, czy coś się zepsuło, czy jak. Gdzie twoje maniery? Powiedz, proszę. No cóż. Dobra. Klatka. Pozwalamy. You've but one chance. Join me or die. Okej, dobra, takiego obrotu spraw się nie spodziewałem. No oczywiście, dialog w sumie to sugerował i w ogóle. Ale okej, zaatakuj diabelstwo, zaatakuj Lezel. No oczywiście, że ją zaatakuję, bo jej nie chcę w drużynie. Geli pochwala, a za to Shadowheart pochwala. Oj, szkoda.
Dobra. W takim wypadku Gale. Zmienić o szybkości obrażenia mroźne. 50% serio. To co, ona ma takie... A dobra, ma wysokie AC w sumie. To tłumaczy wszystko, tak. Tutaj mam 45. Nie to. Może jednak? 55, dobra. Jedno obrażenie, no super po prostu. Nie będzie tak stała, czy co? Chyba się zbugowały trochę te tieflingi. Więc szybką F8 muszę kliknąć i zobaczymy, jak to będzie zaraz. W sumie znacznie długo trwają te ekrany wczytywania. Dobra. No to jeszcze raz. I Skor zdecydował się, że chce z nią walczyć, żeby nie ponownie wiedział, że jest taka opcja. No co? Is a toad and twice as ugly. The thing's dangerous. Szczerze, nie będę zmieniał tego wszystkiego. Będę stał przy swojej decyzji, nawet jeśli miałaby być zła dla świata czy coś. Trudno. No one's safe if that thing goes loose. Not even us. Damaze! Enough. No i tym razem się nie zbugowało. You've but one chance. Join me. Dobra. Inicjatywa trochę inaczej się pokazała, ale to niech będzie. 35. Ciekawe, czemu ja mam takie małe procenty. Atak dystansowy. Cecha AC, bazowa inteligencja? O, to moim zdaniem trochę niedopracowane, wiecie, no gram druidem, to powinien mieć to od mądrości. Moim zdaniem, dobra. W takim wypadku chyba wiem, co będę musiał zrobić dla mojego druida, żeby móc ściskać płomieniami. A w takim wypadku, no to... No. To wszystko w sumie, co mogę zrobić, więc tak. O, niestety. Oj, chcę ich zabić. Niestety jakoś jej to wychodzi. Dobra, dobra robota, Gale. Dobra, Garyl. Aha! Ten trzeba tak całkowicie na śmierć. A, no niestety. Dobra. Powiem wam to samo, co mówiłem przed chwilą. Takiego brutu spraw się nie spodziewałem. Ale dobra. Pasożyta. Okej, no. Breathe, Nymessa. Now come. We have a blast to investigate. Godspeed. Be wary. Oj, no i niestety przegapiłem okazję do porozmawiania jakimś tam specjalnym dialogiem druidów. A nie, dobra, dobra, na szczęście nie straciłem. Now come. We have a blast to investigate. You didn't hear it. Shook our camp good, so we came for a look. Teraz go potrzebuję leczenia. Gdzie znajdę ten obóz? 4. Zobaczymy, czy się uda. I 11, dobra. Northwest. Look for Nettie. Whatever your wound, she can mend it. And mind the goblin traps, unless you relish a spit roasting.
Dobra. Observe and listen. Oj, no niestety stało się. Powiem szczerze, naprawdę nie spodziewałem się, że dojdzie tutaj do bitwy. No cóż, a teraz przynajmniej jedna kwestia. Zbrojka. Przez chwilę. Nie ma z niej zbroi, czy co? Aha, nie mogłem jej wziąć z jakiegoś powodu. Dobra. Okej, mogę normalnie tutaj. Czy wiecie, w sumie nie z jakiegoś powodu, ja w sumie znam odpowiedź na to. I powiem szczerze, wielki plus dla twórców za to, co tutaj właśnie teraz zaobserwowałem. Zauważcie, jest to zbroja półpłytowa Gifianki. Inaczej mówiąc, jest to ogólnie pancerz metalowy. A nawet w samym opisie druidów jest napisane, że nie można nosić pancerza metalowego. Więc no, nieźle, nieźle. I przy okazji, no, Shadowheart w sumie tak trochę dziwnie wygląda, ale niech będzie. I w sumie zapomniałem o tym, że Gale ma poziom. No, mu go nie rozdałem. Super. Po prostu super. Wszystko dzisiaj wychodzi nie po mojej myśli. Najpierw nie chciałbym wskoczyć, teraz co? Dajcie chwilę, muszę ponownie tą bitewkę stoczyć niestety. Tak, po prostu spotkam się naprawdę za chwilę. Dobra. Więc... bóstwo szar, co? Wiecie co, to jest takie trochę dziwne, że ma jakieś bóstwo tutaj napisane. Ale mniejsza z tym. Zajmijmy się może póki co właśnie najważniejszą kwestią, czyli... w sumie tym... jakim... no, jakie zaklęcia mu dać inne takie kwestie. Więc tak, pierwsza sprawa... Abjuration, czy Evocation. Tutaj mamy bonus, który przy... jak to się nazywa? Przy rzutach na czar obszarowy nam na pewno pomoże. Tutaj natomiast niewielki bonus. Fajnie to, żeby nie było. Powiem szczerze, przyznaję, na pewno bardzo fajne, ale no... zbyt niszowe w grze tego typu. Więc weźmiemy tutaj. No i dwa zaklęcia. Przy czym jedno to jest podstawa, którą zawsze, moim zdaniem, każdy czarodziej powinien posiadać po prostu. A drugie... w sumie aż tak dobrze nie znam gry. Więc tak, powiedzmy, że wezmę to. Nie wiem, czy to będzie potrzebne, ale niech będzie, że tak. No, a to teraz ponownie muszę zawalczyć z... no tą z naszą starą znajomą. Zanim będę kontynuował, to tylko muszę się pochwalić. Patrzcie, jaki piękny wynik. 20. To prawda, to dopiero pierwsze, więc jeszcze to nic nie znaczy, ale no, 20. Dobra. Już po wszystkim, tym razem się udało. Wiem, zdanie trochę lepiej, ale no, to jest tylko moje zdanie. I w sumie coś. Ta kwestia jest rozwiązana, tutaj mamy znowu dojście tam do... Lizel, czy jakiej tam jest. Mniejsza o to. Póki co, naprawdę idziemy chyba w najważniejsze dla mnie miejsce na obecny moment. Przez to, że chcę zobaczyć, jak świat na to zareaguje. Idziemy do... gaju druidów. Miejsca, w którym... teoretycznie... powinienem dostać jakieś tam... nie chciałem tego... wiecie, jakieś może specjalne dialogi, specjalne opcje, cokolwiek. Ze względu na to, że sam jestem druidem. Zevlor's orders! That pack of goblins will be on us any second! What's going on? Goblins are on our tail! Open the gate, Zevlor, now! You let goblins here? Where is the druid? Please, there's no time! No. Już groźny piesiu. Gates!
otwierać bramy. I oczywiście piu. I tyle by było z otwierania bramy. No. Tak, bitwa, którą chyba jeszcze udało się rozegrać ostatnio. No więc ponowne starcie. Tym razem będzie trochę ciężej w teorii. W praktyce, moim zdaniem, to będzie dobry moment, żeby przetestować przemianę. Tylko wilk czy pająk? Mhm. Zwiększyć szybkość ruchu swoich szaszników i osłabiać wrogów. Wyplątać wrogów. Dobra. W tej rundzie to prawda już nic więcej nie zrobię, ale muszę zobaczyć się, gdzie wilk. Odsłaniające ukąszenie. D4 plus 0 kłute. Pokusić lekko celem, zadać się obrażenie, rozproszyć, otrzymuje utrudnienie do ataku, a następny cel z odległości zadaje obrażenia krytyczne. A, okej, okay, dobra. Ile mam ruchu w tej formie? 35, okej. Okay. Żeby nie było. No. Jestem piesiem, będę pomagał w tej formie. Dobra. Oj. Niedobrze. Ale dobra. Skakuje nasz kolejny sojusznik. Powiem szczerze, jednocześnie gościu, którego mogę wam powiedzieć szczerze, będę targał ze sobą też. Tak mówię, tym razem chciałbym zrobić taką, nie wiem jak najlepiej to określić, dobrą drużynę? Pokaż jakie mam AC? 14. O, uciekał mi akurat 20. Nieźle. Oj, gorzej tylko z tym, że no, tam nie najlepiej. Dobra, Gale. Wbiegę ile się da. I tak, są tu jacyś potężniejsi wrogowie pewnie, tak, więc... Strachun. Woda zagrożenie, więc pewnie zmarnuje zaklęcie, ale warto sprawdzić. Dobra, udało się. Póki uda mi się utrzymać koncentrację, to mamy jak ubijać łatwo Strachuna. Dobra, goblin nie trafił. W takim wypadku Shadowheart. Biegnij. Go odepchnąć. Dobra robota. Nie jako, że za dużo nie zrobić, bo nie masz jak dojść, czy coś, co chce. Proszę. No. I to się nazywa dobre zagranie. Dobra. Za dużo nie trafi. Dawaj. Bij. Liczę na to, że nie trafisz, ale okej. A, Strachun będzie chciał się jego pozbyć od razu, oczywiście. Bo jakby inaczej, tak to będzie działać chyba za każdym razem, że po prostu si będzie robiło wszystko, żeby każdy efekt... No, usuwać. Dobra, teraz tutaj. 88%. A jakie obrażenia w ogóle zadajemy na zwykłych atakach jako wilk? Obuchowe 4, co? Nie mówcie, że tak słabo bije. I jeszcze chybione. Super. Po prostu super. Nie no. Co? Aha. Dobra. Nie jest dobrze. A powiem wam szczerze, jedną ciekawą rzecz. Pierwszy raz widzę, żeby ten cały Will tutaj w tej bitwie używał jakiejkolwiek magii. Dobra, nieźle. Co oni się tak uwzięli na tego wilka? Nie żeby coś, ale nawet jeśli go unicestwią, to wrócę po prostu chyba do swojej postaci i tyle, więc... Wielkie, więc tak nie robi, ale no. Ciekawe, że tak po prostu wszyscy się uwzięli i wszyscy tak nagle... Wiecie, no... Po prostu ciekawe, że nagle każdy... NPC, każdy po prostu, który tu jest, wie co ma zrobić. Dobra. Lepszej opcji nie mam, co marnujemy kolejny czar.
Oczywiście to jest normalne, wiecie, że wrogowie pierwsze co jak dostaną jakiś efekt, to rozbiegną go unicestwiać. Okej, okay, dobra, Shadowheart. Spodziewam się trochę więcej, ale niech będzie. I bizabi. Dziękuję bardzo. Przepływ sił. A czekajcie, przepływ sił. Nie pamiętam jak się to nazywa, ale wiem chyba o co chodzi, dobra. 88, tutaj to 68, więc tak. Trafienie krytyczne, udało się, super. Jak sytuacja jest taka jaka jest, to... W sumie mogę tu chyba zostać, więc tak. I w ogóle ciekawi mnie, powtarzam, ciekawi mnie, i to naprawdę, na jakiej zasadzie działa tutaj ten ułatwień, czyli advantage. Bo widzę, że tu jest advantage, to dawało mi 100% szans na to, że trafię. O nie, anulowali moją magiczną formę. Jakby to jeszcze było problemem. Ale tak jakby to mówiąc, najprościej w świecie. W sumie po to tworzyłem tego druida w ten sposób, żeby ta forma nie była aż tak potrzebna. Dobra, Shadowheart. Uderz. Dzięki. Dzięki. Dobra. Tylko widzę, że niestety to pomija chyba turę mojej postaci. Tak. Więc za bardzo to się nie przydał. Nie, nieco. 25%. Niska szansa. Jakbym chciał z tego. 65, no dobra, zdecydowanie. Dobra, udało się. Udało się i to... Moim zdaniem nawet dobrze. Chyba kosztem wielu zaklęć i no... Ogólnie może bym to lepiej przeprowadził, ale niech będzie. A, czy potrzeba trochę leczenia? W sumie czemu nie mam 3 użycia zaklęcia i tak póki co oszczędnie z tym, co mogę Goodberry rozdać. Mhm, dobre jagody, tak, teraz ty, mój drogi kumplusie. Też odpocznij sobie i skorzystaj z jagódki. Mhm, dobra. I resztę dobrych jagód biorę na później. Mhm, dobra. Czyli dobrze, idziemy i w sumie dalej jeszcze płonie mi ręka. Mimo tego, że no, minęło tak wiele rzeczy. Mhm. Rękawice mocy. Powiem wam szczerze, fajny przedmiot. Ale nie ma tutaj napisanego wszystkiego. To akurat mogę wam zdradzić. Jest z nim związany niewielki, naprawdę niewielki, ale jednak problem. Otóż tutaj tak piszą fajnie, wiecie. Będę mógł atakować. Uwielbiać ataki wrogom. No, nie spojrując dużo, no możesz, ale no niestety działa to obustronnie. Czyli to też będzie mu trochę trudniej. No cóż. Taka prawda. We was running for our lives. You led them straight to us, and you let them take the druid too. Unbelievable! Mhm. Jaśno wam do kolejnej bitki? Uspokójcie się. Shut it, Horns. I'd be lying dead next to the goblins if you'd stalled any longer. My duty is to this camp. Oh, God forbid you risk your precious tail. But I shouldn't be surprised. Foulbloods ain't known for courage. You see the tiefling's jaw clench. He's about to erupt. Hmm. Czemu nie zwrócić ci tych, których straciłeś? Uspokój się i rusz głową, coś takiego, dobra. Ta opcja. I zobaczymy, no nie udało się. I tu mógłbym niby użyć czegoś takiego jak inspiracja, ale wolę to zostawić na jakieś ważniejsze rzuty. With a thunk, the armored man collapses, unconscious. Enough. The goblins have found us. No doubt the beasts will be back. We need to pack up and leave. Immediately. A.
Ciekawe, jakiś dialog z nią. Let's check for Hela, then move on. Whatever else is happening here isn't our concern. O, taki dialog i on ich wcześniej nie było, oczywiście, te potrzeby są najważniejsze. Okej. Okay. Ciekawe, czy można w ogóle jeszcze z nim pogadać, cokolwiek. Dobra, zobaczmy. Now that's settled. Thank you for your help out there. I'm Zevlor. Well, yes, I'm good. I should warn you, visitors are no longer welcome in this grove. Whatever your business, I'd see to it quickly. The druids are forcing everyone out. This attack will only strengthen their resolve. Może to dotyczy obcych, ale nie mnie. There have been several attacks by different monsters. The druids blame us outsiders for drawing them here. Nobody's welcome anymore. They've started a ritual to cut the grove off from the world outside. We can't stay, but we'll be slaughtered if we leave. We're no fighters. Dałoby się jakoś ich przekonać. Korga, their new first druid, won't even see me. You, though? I know it's not your business, but she owes you for saving this place. Perhaps you could persuade her for more time to prepare, if nothing else. Zobacz, co da się zrobić. Yes. No harm in trying the diplomatic route. We'd owe you a great debt. If we are forced to leave now, we won't make it to the city. You'll find the druids at the heart of the grove. Please, make them see sense before more lives are lost. Oczy płoną mu. Okej, dobra. Nic swoją drogą, była pierwsza opcja. Fajnie, fajnie. Ale no, zanim będziemy dalej się tym zajmować czy coś, to muszę akurat zobaczyć, czy nie da się tu gdzieś kupić właśnie pałki czy maczugi, wiecie. Refugees, adventurers, no one in years and suddenly we're overwhelmed. Well met, and thank you for beating back those goblins. Most brave of you. Is there anything you need? I lower my prices for fellow druids. But you'll need to be quick. The ritual will be complete before too long. Czyli jako, że jestem druidem, mam lepsze ceny. No, ciekawe. Zobaczmy w ogóle, co tu mamy. Lepsza zbrojka, ale w sumie jeden punkt, więc nie. Amulet udręki żywiołów. Gdy postawisz ten amulet, stoi na określonej powierzchni specjalnie, na przykład płonącej, zdaje obrażenia na cel równy... Również na cel działa również efekt tej powierzchni. O, okej. Okay. Tancerz deszczu. Jasny kostur instruktowany topazem w kształcie łzy. Wodny w dotyku. Specjalne strzały i w ogóle. Ha. Mamy pochodnie. Zapisałem przed chwilą, więc w sumie mogę sprawdzić. Bo wiecie co? Wydaje mi się, że pochodnia może być traktowana może jako pałka. Pewnie nie, znając życie, ale no, warto sprawdzić. Jeśli nie, to jeszcze może. Jest nadzieja, że znajdziemy pałkę gdzie indziej. No tak, tu jest dosyć dużo ciekawych rzeczy, których nawet nie kojarzyłem. Ale cóż. Dobra. Wyrównaj, proszę. Dzięki. Sylvanas, guide your path. Aha, faktycznie są jakieś nowe dialogi specjalnie dla nas. Okej, okay, pochodnia. I... nie. Pochodnia fajnie, ale no niestety nie jest traktowana w taki sposób, jaki bym tego chciał, więc... powiedzmy, że może. Może nie było to aż takie tego warte. Ale cóż. Było to, już minęło. I w sumie mam 50 minutę, więc... no niestety, resztę zobaczymy raczej dopiero za jakiś czas. A póki co... jeszcze stoi chyba jakiś dialog. I w sumie nie wiem, czy... dobra.
Zobaczymy, czy uda mi się go jeszcze wykonać. Pozytywnie i na tym będziemy kończyć, bo no, niestety. Czas, rozumiecie? Bells, we can't just leave. They're kin. I'll not gamble our lives, our futures, on people who are as good as dead. We must leave for Baldur's Gate at once. Can we all just take a moment, please? What's the point in blades and spells if we don't bloody use them? We should stay. These people aren't fighters. We can help. Or yell louder. That's fine too. Plus 3 według wskazówki. Okej. Okay. Powinniście wszyscy tu zostać. Nie jedno ostrze może zrobić. Nawet jedno ostrze może zrobić różnicę. Okej. Okay. 6. Dawaj, dawaj. 20. Dobra. Thank you. It's the right thing to do and you know it. She's right, Roland. We're better than this. Zerg. Fine, I'll stay too. Lest you both end up with your throat slit by goblin blade. Thank you, Roland. No, udało się. Więc jak już mówiłem, te kwestie są załatwione. Jeszcze tylko zrekrutujmy sobie Willa do drużyny i będziemy kończyć póki co. Go on. Give me your best shot. Not bad. Again. Hey, hey, keep focus. See how I used your own force against you? I can't do it. Of course you can. It just takes time. I didn't become the Blade of Frontiers overnight. The man's smile bends downward, and his thoughts become yours. An unknown face commands your mind. Blue skin, gnarled horns. I'll be damned to the hells. You are on the ship. A strange sensation courses through you, and Will's mind unfolds, secrets half revealed. O. O. Wiem. Ojej. Mhm. Wiecie co, ciekawa opcja, ale... Może że nie pamiętam jej ostatnio, żebym ją widział. Może była, może nie. Ale no, już bawiłem się Kianką, że tak nazwę. Tym razem postaram się może oprzeć trochę temu wszystkiemu. Owszem, byłem. Keep at it, kid. Listen, I've been having the strangest dreams since the crash. I haven't turned into a mind flayer just yet, but sooner or later, my luck will run out. Been thinking I need a healer, and I reckon you've been thinking the same. Jesteś wyjątkowo spokojny, zważywszy na niebezpieczeństwo, które nam grozi. Wait long enough and a squiddy bursts out of us. I've been waiting for this druid Halsin to return. They say he's pretty powerful. He could probably help us. Problem is, the goblins have nabbed him. We better go find him before we start growing talons and tentacles. Możemy puszczać karocy na razem. But I have a condition. No, mów dalej. Look at these kids. They've no chance on the road, not while goblins infest it. I've got the grandest of plans. You and me, we kill the goblin horde's leaders. That should scatter the buggers. Frontier justice, I call that. What say you? Jestem za. Splendid. It's time for some old-fashioned hero work. Mam drużynkę.
I w sumie miałem już kończyć, ale jeszcze... Podas... Już się plączę trochę. I znowu szart, jakby wszyscy to mieli. No ale jeszcze pozostało... Oczywiście rozwinąć... Naszego Willa. Więc tak. W jego przypadku... Jako, że... Zręczność ma 13. Co czyni ją strasznie dziwną. Zresztą nie wiem, czy też mu trochę nie zmienili statystykę, ale dobra. Strasznie dziwną, słabą w ogóle, co z tego, że ma... Jako jedyny dostęp do rapiera, jeśli chodzi o czarowników, tak po prostu. Bierzemy dla niego coś, co jest naprawdę dobre. Czyli rzeczy związane z Eldritch Blastem. I może ewentualnie Pancerz Cieni. Zwiększą to jego przeżywalność zdecydowanie. Nie ukrywam, wiem, że przeżywalność bywa problematyczna. I teraz jeśli chodzi o zaklęcia, które tu może... Zdecydowanie urok. No, więc tak. Na obecny moment to w sumie tyle. Już naprawdę więcej niestety zrobić nie mogę. A jeśli są jeszcze jakieś inne dialogi, inne opcje czy cokolwiek, to... No, mówiąc szczerze, zajmiemy się nimi w kolejnym odcinku, który będzie... Prawdopodobnie pojutrze. Może, jeśli będę bardzo chciał, to nawet jutro. Oczywiście razem z innymi grami, żeby nie było. Baldury zazwyczaj postaram się wrzucać właśnie z czymś innym. I dobra, może już nie będę przedłużał, po prostu dziękuję wam bardzo za uwagę, no i trzymajcie się. Hey, hey.